Dobra. No i teraz oczywiście modyfikacja osiągów, no bo kurde, bez tego ani rusz. Wszystko na maksa stać mnie, jestem bogaty jak cholera. To trochę mi zajmie układ chodzący. Dobra, muszę patrzeć, gdzie mi się tutaj skończyło. Filtr powietrza, ja to kupuję bez opamiętania, to nie ma znaczenia, co kupujesz, byleby było jak najlepsze. Ważne jest tylko opony i nitro. Nitro kupujesz albo takie, które się samo uzupełnia, albo takie, które się uzupełnia, jak zrobisz na przykład jakiś tam drift, nie wiem, zwalisz konia podczas jazdy czy coś tam, to wtedy ci się nitro uzupełnia. Nie? No. A tak to instalujesz bez opamiętania. O, nawet nie możesz wszystkiego zainstalować, bo jesteś za słaby i coś tam wzmocnione wałki rozrządu. Dobra. Myk, się nie ukręcą teraz te wałki od tej większej mocy. Ile ja mam tutaj kuniów? O, skurczesy! 1351. Skubańcy, to tu umiem podkręcać. Cholera. Teraz 1400. Ciekawe, ilu koni wykręcą. Ile tu jest newtonometrów? Ja wiem, że w moim aucie mam 300 chyba 20 newtonometrów. A tu jest. Ohohoho! 1723 newtonometry. Co to za potwór? Ja się pytam. 6 kilo z zadziałania. Będziemy driftować nim troszeczkę. Nie wiem, jak tym samochodem się jeździ. Każdym autem jeździ się tu inaczej. Układ różnicowy. I opony do driftu, rzecz jasna. Extreme drift, coś tam. Hamulce. Myk. Ręczny, myk. I stabilizatory, myk. Brakuje mi tu opcji. Instaluj wszystko. Wszystko instaluj, ziomek. Dobra. Filtr powietrza tutaj sobie skończyliśmy. Co jeszcze mogę tu? No nic. Właściwie wszystko to, co mogłem zrobić z tym autem, to zrobiłem. Przychodzące połączenia, dzwoni mi ten pedał jak fajnie, że nie ma tego cholernego dźwięku wibracji, jakby jakiejś pani wypadł jakiś gadżet z torebki. Tak mnie to wkurzało strasznie. Ale już jest na szczęście ok pod tym względem. Nie ma co się obawiać. Jak to brzmi? Skupmy się na dźwięku. Też jest bardzo fajne dźwięki są ogólnie w tym NFS-ie, tych aut. Wow! Wow! A, jeszcze nie zrobiłem jednej rzeczy, czyli nie wybrałem sobie, czy ten samochód ma lepiej driftować, czy być bardziej na grip. Podoba mi się dźwięk. Wow! Zobaczymy, czy ty koleś dobrze driftujesz. Teraz jest prawdopodobnie pasek ustawiony na taki tryb neutralny. Ten samochód jeździ jak jeździ. Nie wiem, czy tu są włączone te stabilizatory, czy tam podczas driftu, czy co, ale zobaczcie, auto naprawdę ładnie tutaj poleciało bokiem. Ciekawy jestem też, jak będzie wyglądała tutaj rozgrywka z botami na takim, a nie innym poziomie. Ale ogólnie spoko, na razie tylko kurde, ten samochód jest tak wielki, że ja mało co widzę za tyłu. Muszę chyba sobie oddalić trochę kamerę. Tak, na tej oddalonej trzeba jeździć, nie ma opcji. Ale bardzo, bardzo fajnie się prowadzi, jak na razie. No muszę wziąć udział w wyścigu jakimś, albo jakichś zawodach, nie wiem, drifcie. Nie rozwalił się? Nieźle. Weźmiemy sobie udział w czymkolwiek i zobaczymy, jak sobie poradzi to auto, no. Wow, tu mamy coś od Robin. Dalej szukam tego wyzwania, gdzie ono jest ukryte. Takie, gdzie się wygrywa Skyline'a za free. Nie wiem. Kurde, ale jestem strasznie też ciekawy tego Evo 8 czy 7. Naprawdę bardzo ładnie wygląda obrazek tego samochodu tutaj w dealerze samochodowym. O, fucking shit, karty na stół. To może być ciężkie. Tu trzeba driftować, skakać. Zaproś wszystkich, okej, zobaczymy, czy ktoś się zgodzi znowu. Ktoś w ogóle jest na mapce? Tak, ktoś tam sobie jest, stoją w miejscu i czekają aż. O. Nie, nikt prawie nie zaakceptował. Jeden koleś jeszcze się zastanawia, czy wpaść do mnie na zabawę, czy też nie. Ma na ikonce
obrazek, nie wiem, czy kask gościa z Halo. Fajnie, tu można zbliżenia robić. Jak się stoi gdzieś w jakimś miejscu, takim, nie wiem, typu na początku jakiegoś wyścigu, to się robi taka fajna zbliżeniowa kamera na ten nasz samochód. To jest bardzo, bardzo fajne. Karty na stół. Wygraj zawody z Amy. Czy damy radę? Nie mam pojęcia. Jest i Amy. Cześć, Amy. Tu 280SX. Dam radę, czy też nie? Dobra, 45 tysięcy to jest nasz target. Ale nie, powiem wam, że samochód jest taki ociężały podczas tego driftu, ale też bardzo stabilny. Przynajmniej ja nic tutaj nie kombinowałem z tym tuningiem, dostosowaniem auta. I jeździ mi się na nim naprawdę bardzo fajnie. Nie jest taki raptowny. Ej, spaduwa! 45 tysięcy punktów to jest sporo. Dobra, teraz się miałem prawo rozbić. To jest sporo punktów. Nie wiem, ile tu mamy checkpointów, zaraz zobaczymy. Bo tak nie zwróciłem uwagi. 41. No, nie wiem, zobaczymy. Ciężko, dobra, 6 tysięcy jest w kieszeni. Odwracamy dupę. O, co? Osiem tysięcy, ale lipne te zakręty były. Gdzie tutaj trafiki jeżdżą? Przecież tu jest tak ciasno, ej. No szkurde! Ciasno jak cholera, jeszcze 5 trafików. Jeszcze na poboczach stoją bałwany, parkować nie umieją. Tak, bijcie rekordy ludzki! Driftujemy nawet na proste, a co? Myślicie, że się będę przejmował? O, zdobywam po jednym punkcie, yeah! Zamiast 5 tysięcy zdobywać, to Lucek po jednym punkcie sobie zdobywa, a co? Nie no, trzeba na zakrętach, widzę, że najbardziej na zakrętach się opłaca driftić. Można te slajdy robić najbardziej takie płynne, długie. Flow jest, jest kąt, jest dym, jest zabawa, jest prędkość, to jest to. No co on tu robił? Przecież tu nie jest miejsce parkingowe. No może jest. No ej, bez kitu. A oni tu oszukują. Ja tu zaraz się Skyline'em pojawię, to zobaczycie, kurde, cwaniaczki. What? O, to poleciał ładnie. Dziwnie, ale ładnie. Fajny, podoba mi się ten Challenger, naprawdę. Bardzo fajnie mi się nim jeździ. O, nie w tą stronę. O kurde, taki odwrót to jeszcze nawet więcej punktów dostajesz, hej. Ja nie muszę być tu pierwszy. O cholera, tu jest ograniczony czas? Nie wiedziałem. Ojej. Driftuj, Lucek. A! No kuźwa. Rób co, man. Ej, no i jak? Jeszcze... Karty na stół, $1000. Ciężko. To się da zrobić. To się naprawdę da zrobić. Ja to jechałem pierwszy raz. I... fuck. No właśnie, to jest trochę o nie. No niby jechałem, to jest niby zaliczone, ale nie zaliczone. Więc trasa... musimy to pojechać jeszcze raz. Dobrze, to w tym update'cie się już pokazuje, że... No bo tak, jak wtedy pojechałem sobie ten wyścig, to czy przegrałem, czy wygrałem, zawsze to znikało. Znikało, że tam mamy misję popularną do zrobienia. A tym razem po prostu to dalej jest. I to mi się podoba. Tu jest jakiś punkt do zwiedzenia. Tego na pewno wcześniej nie było. O, zapłacono mandat. Kurde, ja chcę tu odwiedzić to coś. Princess Nancy. Jakiś statek. Dobra. No to... pokazać nie, dobra. Nie wiem właśnie czy... NOŻ! O, bardzo wyrozumiała policja, hej! Aha, piszcie mi w komentarzach koniecznie teraz, w tym momencie nic nie robicie, nie oglądacie, zamykacie oczy. No dobra, otwórzcie oczy. Patrzycie, otwieracie tam pole do wpisywania komentarzy i piszcie, czy zmienić na pełne nadkola, czy zostawić te, jakie są teraz w tym Challengerze. 3, 2, 1, start, pisać. Dobra,
czas start, jedziemy. Wyścig. Znaczy no, tą kamę. Karty na stół. Muszę pokonać Amy, to nie jest łatwa sprawa. 45 tysięcy punktów w dość krótkim czasie, 3 minuty. Trzeba zdobyć. Myślę, że tym razem się uda. Na trasę jak własną kieszeń, przejechałem ją raz. Nie powinno być większych problemów. O, proszę, Amy już się rozpieprzyła. Lucek w kieszeni, 4000. Ha, ha, ha. I to dopiero piąty checkpoint, hej. Bardzo dobrze, Lucek. Świetnie to zrobiłeś. O! O! Nie zginąłem. Dobra, i teraz cały czas na ręczny, dosłownie, jak kawaler, jak single. Ręczny, jest. Ręczny, proszę bardzo. Ale jak mało punktów się dostaje za takie coś? To bez sensu tu zrobili. To chyba tak, żeby powkurwiać graczy. Joki Ramer! Ja się cofam. Ja muszę ten zakręt dobrze zrobić. Ale joki Amy Ramer! O, co? Nie może tego rozwalić, to źle. 11 tysięcy. No, już połowa czasu minęła, więc nie jest dobrze. Ale to jest początek tej trasy jest ciulowy, no. Tak, żeby zestresować gracza. No, on myśli, o, już tego nie ukończę, już ponad połowa trasy, już czas się kończy, ja tego nie zrobię. A tu nagle robi drift za 30 tysięcy punktów. I taki drift dosłownie sobie robi Lucek. Oh yeah. Nie zrobił takiego. Tutaj mi ładnie wtedy wyszło, to się drugi raz nie powtórzy. Takie drifty, takie stunty, jak to mówi Hogaty, robi się tylko raz w życiu. Tak, już nie poszło tak płynnie, już nie było tak... Ło! A! Okej, okay, ja też tak umiem. Dobra. Nie tu, Lucek! O kurde, za taki odwrót sporo dostajesz też. To samo zrobiłem co wtedy. 30 sekund! Ale mam więcej punktów, jest szansa! Dobra, spadaj! 23 sekundy, trzymajcie kciuki! Wow! No ile punktów? No jak? Tak? Czemu tak mało? Przecież to było delikatne zderzenie! Ej, tu trzeba chyba wziąć Skyline'a, no. Ale mi się strasznie fajnie jeździ tym challengerem. Naprawdę bardzo fajnie. Ja nie chcę go zmieniać. No dobra, ale powiedzmy, że tu mi się nie udało, przyznaję się. To jest ten wyścig, czy to wyzwanie, które muszę ukończyć. Ale no tutaj trzeba bardziej driftować, bawić się i tak. Dobra, tu też jest konkurs driftu. Gdzie jest jakieś wyzwanie od Spike'a albo misja, wyścig, cokolwiek? Tu znowu drift? O! Dobra, zobaczmy. Przejedź jak najszybciej, dojedź na metę pierwszy. Takie coś lubię, powinien Dodge Challenger się tutaj spisać. Jest szybki, tak myślę, tak czuję. Potrafi driftować, ale mógłbym to troszeczkę... Zaprosić wszystkich. Mógłbym to troszeczkę podkręcić tu. No, jak zapraszam wszystkich, to zmienia mi się też kamera. To tak, takie niefajne trochę. No dobra. Ktoś tutaj jeszcze się namyśla. Czterech graczy już zadeklarowało. Nie, sorry Lucek, ale teraz jestem zajęty, bo jem chipsy. Dwóch graczy jeszcze się zastanowiło. Jeden wbił! O, man! Witam cię w twoim Porsche! Shit. No zobaczymy, czy będzie tutaj ze mną. Pojechał gdzieś tam prosto, zobaczymy jak to wygląda. Uwaga! Czy będzie ze mną, czy nie będzie? Jest! Jest! Ale nie wiem, czy on jedzie ze mną, czy nie jedzie. Czy mu się ten wyścig zaczął, czy też nie. Chyba nie.
To jest dziwne, czyli musi być dokładnie ze mną na linii startu, a pojechał sobie gdzieś do przodu, myślał, że a dobra, pewnie się zacznie razem ze mną, pojadę sobie dalej. No i tak pojechał, że w sumie nie pojechał ze mną. To cwaniaczek. Fajnie się jeździ tym Dodge'em, naprawdę, podoba mi się. Nic bym nawet tutaj nie zmieniał w tym... No dobra, coś mogę jednak zmienić. Ciężko się skręca! Coś bym tutaj zmienił właśnie z tym skrętem. Może szybszą reakcję bym jakoś dodał. Jeśli chodzi o drift, jest ok. Ale... no okej, okej, nie okej. No bo jednak nie zdobywa się super dużo tych punktów. I ze skręcaniem też widzę, jest problem, ale... no mówię, w odczuciu prowadzenia jest taki fajny. Na ostrych zakrętach raczej się nie spisuje, jest bardzo ciężko. Ojej. No ale myślę, że... do robienia takich długich, ładnych, płynnych driftów, chociaż też Skyline się nadaje do tego. Dobra, myk. Wezmę tego Skya zaraz na to wyzwanie od Amy. Tu był jakiś skok. A olać te skoki. Nie trzeba tu zdobywać jakichś tam punktów, tylko ogarnąć dobry czas i tyle. Wow. Ciekawe czy się uda. Są dwa uda, albo się uda, albo nie uda. A? Stacja! Pięknie trafione. Udało się. Trzeba driftować tak czy inaczej, bo nitro się uzupełnia za drifty. No, no aż tak dużo prędkości w tej grze nie zabierają, więc... no i są efektywne. O, nie rozbiłem się! Woo! Tutaj gdzieś. O, i skok. Okej. Okay. O, tutaj to jest. Tak go inaczej nie zaliczy, muszę jechać tutaj, ale świetny czas będę miał. Na pewno. Ej, słuchajcie, to już jest prawie koniec. To nie to. A nie, w sumie mam jeszcze pół minuty. Dwa checkpointy zostały. Właśnie będę przejeżdżał. No jak to on zrobił? Przedostatni będę przejeżdżał teraz. Jak on się tak głupio zahaczył? Jedź! Jedź! Ej, no z palcem w dupie. Jechałem jak ciota i tak udało mi się to ukończyć. Bez problemu. Nie wiem czemu ten głupek nie chciał ze mną jechać. Pojechał gdzieś do przodu, nie wiem. Na kod schabowego mu się tam spieszyło czy coś, nie wiem. Przesłano zdjęcie. Jakieś zdjęcie ktoś mi zrobił. Nie no, ta gra automatycznie robi zdjęcia jak zrobimy coś fajnego. Na przykład wygramy niemożliwy do przejścia wyścig. Dobrze, chodźmy teraz do garażu. Wezmę Skyline'a i próbuję nakopać do dupy tej zasranej tunelce Amy. Ona myśli, że jest dobra. Ona myśli, że jest dobra, ale nie jest dobra. Lucek jest lepszy, Lucek lepiej potrafi driftować. Lucek wszystko umie robić lepiej. Wezmę Skyline'a i ja jej pokażę. Pokażę jej, co potrafi prawdziwy mężczyzna z klasą. Zapraszam, zapraszam, to będzie widowisko, które zapamiętacie do końca życia. Dalej piszcie mi w komentarzach, czy zmienić te pieprzone nadkola w Challengerze, bo jestem... no to jest właśnie tak na pogranicznym... nie wiem właśnie, bo całościowo zakryte myślę, że bardziej pasują do Challengera, ale znowu z tyłu mi się bardziej podobają takie odkryte. Ale znowu mi się nie podobają, bo nie pasują do Challengera. Nie wiem, no właśnie mam dylemat z tym. Mapa. Chodź tutaj, bitches. Teraz dostaniesz po gaciach, bo Lucek wkracza do akcji ze Skyline'em. A jak Skyline jest, to nie ma lipy. Muszę obczaić sobie na kolejne odcinki to wyzwanie, gdzie wygrywa się właśnie Skyline'a. Chociaż drugi mi tak nie bardzo jest potrzebny, to nie wiem, którego sobie zostawię. Chyba zostawię sobie Nismo, a tamtego bym sprzedał, bo można właśnie wygrać się za samochód, to jest bardzo ciekawe. Zapraszać? A w dupie, nie chcą ze mną grać, to nie. Ja będę sobie grał sam. Solówę sobie pocisnę i tyle, tak jest zresztą najlepiej. Sam wiesz, jak najlepiej sobie dogodzić. Taka prawda, nikt tego lepiej nie wie od ciebie. Więc lecimy solówę. I teraz, to będzie pogrom dosłownie, to będzie pogrom. Nie ma szans, ta bitches, no. O, już 7. Nie,
Jezus, trzeci checkpoint i już 15 tysięcy, no kurde, to jest skyline. A ja się tak przechwalałem i nie wiedziałem, że mi tak dobrze... O, jeszcze dziwkę zramowałem fajnie. Łop! To było dziwne, ale 23 tysiące punktów już mam na koncie. Okej. 23, myk, myk, myk. Tu chodzi o to, aby nie obijać się o te przeszkody, bo bardzo dużo punktów się wtedy kasuje. Gdybym ja się w pewnym momencie nie obił Challengerem, no to o kurde, jak ten samochód fantastycznie driftuje. W porównaniu z tym Challengerem, którego miałem przed chwilą, no po prostu pięknie lata bokiem. Ale prawda jest taka, że ja Skyline'a sobie już stuningowałem troszeczkę, tak pode mnie bardziej. Dlatego on może lepiej... O kurde, no zobaczcie na to. Dlatego on może po prostu lepiej śmigać. No i może bym Challengera też tak musiał tam troszeczkę połechtać, żeby mi bardziej odpowiadał. To jest zajebiste. Nie dość, że babka została z tyłu. Już się tam smyla po tej, po puni, żeby mnie dogonić, ale Lucek nie, Lucek się nie da. Zobacz, ja na prostej drodze tyle punktów zdobywam. O, żeż ty! Normalnie zakrzywiła czasoprzestrzeń koło mnie. Dobra, ja już nie mam, ja już mogę się ścigać z nią, bo ja już mam odpowiednią ilość punktów, ale mogę jej tak dopieprzyć po karach ostro. Jeszcze byli tam, o tak. Chodź tu, bitches. Jak to prowadzi? To dziwne to było. Ojej, ale po przesiadce z samochodu, który dopiero kupiłem, czyli tego muscle cara, to trzeba Challengera do Skyline'a, który bokiem robi niesamowite rzeczy. Wow, jeszcze skok! Jeszcze... Ej, mi tutaj zramujemy. Cały czas zdobywam sporo punktów. No to są duże ilości punktów. Ten Skyline to naprawdę jest cholerny wariat. To nie jest nawet znajomość trasy, no może też, no troszeczkę tamtą trasę lepiej znam. Ale gdybym ja to przejechał Skyline'em za pierwszym razem, to ja bym to też zaliczył. Dlatego, że ja tu na jednym zakręcie robię... co to było? Aha, w tym patchu było też napisane nowym, najnowszym, że poprawili troszeczkę SI, czyli sztuczną inteligencję, więc okej. Okay. Teraz nasi przeciwnicy potrafią jeździć na dwóch kołach. Zajebiście, to świetnie. To świetnie, na to czekałem od początku tej gry, od premiery. Muszę się lepiej tak ustawić troszeczkę. Patrzcie, co, to mój Skyline jest, no. I co, łysoci, hej? Dzwoni teraz do mnie. Prawie 100 tysięcy punktów udało mi się tutaj zdobyć Skyline'em lekką gumą. Także widzicie, jak bardzo ważny jest tutaj ten tunik samochodów i dostosowywanie samochodu do własnych upodobań, no. Skyline'a zrobiłem tak, żeby mi się nim fajnie driftowało i driftuje się mi nim bardzo fajnie, jak widzicie. Bez problemu udaje mi się zaliczyć nawet takie trudne wyzwania, które nie udało mi się zaliczyć takim nowym Dodge'em Challengerem, który jest też bardzo fajny, fajnie mi się nim jeździ, ale jednak Skyline jest taki do driftu. Tu mam ukrytą część, myk. 10 na 24 znalezione, pięknie. Będziemy mogli wsadzić do jakiegoś fajnego samochodu. Ja naprawdę... Mówiłem w poprzednim odcinku, że chciałbym zmieniać sobie te samochody. Jeju, ale... Nie zmienię Skyline'a na żaden inny samochód, bo to jest chyba najlepszy samochód do driftu, jaki może być, no. Tutaj mamy jakiegoś słabiaka, wyzwijmy go do driftu. Co on tutaj ma? Aventador, orlany. No co on chce z tym Aventadorem? Co ty tutaj? Chcesz się ścigać? Chcesz? Wyzwijmy go na pojedynek driftowy. Koleżka nie ma szans, ja tu milion punktów zrobię na pierwszym zakręcie. No chodź. Jak już się tutaj wyzywa? Przyjmij mi rzecz wyzwanie. O, proszę. I... O, nie ruszaj się, bo ja tu chcę cię wyzwać. Trzeba być w odpowiedniej odległości, tak troszeczkę z tyłu. O, tak. I... No. Okej, okay. Już mnie tutaj wyzwał. Wyścig. No dobra, spróbujmy. No, na wyścigu nie czuję się za dobrze, bo jednak Skyline jest bardziej do driftu. Ale okej. Może się uda. Ale wątpię. No nie wiem, zobaczymy, jak on będzie śmigał. Okej, może mam szansę. Właśnie się rozwalił. Ale i tak pewnie mnie dogoni. Ja widziałem, że Aventador naprawdę ma niezłe przyspieszenie tutaj w grze.
Wow, patrzcie, wiedziałem, że to zrobi! Wariat z Need for Speed Awarda się urwał. Dosłownie. Widzieliście, co zrobił?